Bardzo, bardzo serdecznie. Po łacinie pastor, po polsku pasterz. Ja sobie tak, oczywiście to tak z uśmiechem i żartem mówiłem, ale psalm 23, jak chcemy po polsku i po łacinie jednocześnie powiedzieć, to możemy powiedzieć Panie z moim pastorem, no nie? To tak z uśmiechem, żeby było wiadomo, o co chodzi. W naszej takiej katolickiej terminologii też mówimy dusz pasterza, no nie? Tak, tak. Dlatego witam w tym pasterskim gronie i owieczek Bożych kochanych, niesamowitych, naszego przyjaciela kochanego i drugiego. Witamy Jurka Rychalskiego serdecznie. Bardzo, bardzo. Jezus! I chciałbym, kochani i drodzy, przeczytać taką jedną rzecz. Przed chwilą to do mnie przyszło w czasie naszej modlitwy. Jaką takie... No na początek, przed tym, co oczywiście Jerzy powie. To jest po tym, jak Piotr i Jan zostali uwięzieni po uzdrowieniu człowieka chromego. Później zostali wypuszczeni i wrócili do swoich. Uwolnieni przybyli do swoich i powiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami Twego Dawida, dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski. Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i pokoleniami Izraela, by uczynić to, co ręka Twoja i myśli zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Ale oni trwali jednomyślnie. I żeby Duch Święty wszędzie stępował, i tam u Jurka, i u nas tutaj, i w tych wszystkich miejscach, z których jesteśmy, to musimy mieć jedno serce i jednego ducha. I to wszystko na razie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo za niezwykłe przywitanie i za Waszą miłość. To jest zawsze dla mnie poruszające, kiedy mogę być wśród dzieci Bożych. Nie, to dziękuję, dam rady. Jak nie, to zaraz powyłączam te wszystkie urządzenia, które mam ze sobą. Nieraz one są potrzebne, nieraz mi przeszkadzają. Dlatego, że ja jestem z tego rocznika, z którego dopiero się uczę wielu rzeczy. Ci wszyscy młodzi, oni się po prostu na tym wszystkim dobrze znają. Ja jestem ten rocznik, który się zapoznaje, uczy się. Ale przydaje się, rzeczywiście moja żona do mnie mówi tak: Jurek, ty wszystko pisz w komputerze, wszystko. Wszystko, ty nie pisz na tych swoich kartkach, bo później je gubisz. Ja mówię: Gosieniu, dobrze. A więc nawet nauczyłem się wszystkimi paluszkami pracować. Tak, jak piszę, to nie piszę w taki sposób. Także to jest sukces, naprawdę. Dobrze, dziękuję Marku tobie, mój bracie. Dziękuję, że zaprosiłeś, dziękuję za zaproszenie i liderom wam wszystkim. Dziękuję za ten ogromny zaszczyt, że mogę tutaj być.
w tym dniu i w tym czasie celebracji 40. rocznicy waszego powstania i jestem absolutnie pod wrażeniem. Pomyślałem sobie, 40 lat, co to mi przypomina? No, to mi przypomina, że przed wami jest wypełnienie obietnic. Zostawmy te rzeczy, a powiedzmy o tym, że to jest okres. Tych niezwykłych obietnic, które Bóg wam dał. Dobrze, dzisiaj moim tematem jest jedność, jaka jest i czy jest możliwa. To jest temat, który bardzo lubię, uważam, że jest bardzo istotny, bardzo ważny i cieszę się, że będę mógł mówić na ten temat, bo to jest coś, co jest radością mojego serca i wierzę, że radością serca też naszego Pana Jezusa. Spojrzę, która jest godzina, żeby tak mniej więcej wiedzieć. Dzisiejszej nocy miałem sen. I miałem sen o was. To nie zdarza się, normalnie mi się nie zdarza. Nie wiem, musiał się ktoś z was modlić. Uważajcie, jak się modlicie, bo później ja nie mogę spać. Ale miałem rzeczywiście sen i ten sen był dość niezwykły z tego względu, że ciągle w tym śnie, ja nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale ciągle w tym śnie przejawiała się taka jedna myśl, że szukacie możliwości tego, żeby mówić o tym, żeby działać w tej dziedzinie i żeby ogłaszać te rzeczy. I o co chodzi? O jedność. I modliłem się do Pana i zadałem pytanie, Panie, dlaczego mi powiedziałeś, dlaczego mi pokazujesz tą kwestię? I Bóg powiedział mi jedną rzecz, którą chcę wam przekazać. Że Bóg mówi do was, że macie mandat dla jedności. Że jesteście społecznością, która ma mandat do tego, czego wykorzystacie, zależy od was, ale macie jakieś namaszczenie w tej dziedzinie, które jest dość wyjątkowe. Ja tylko przekazuję to, co mi powiedziano. Jestem listonoszem. Chcecie, bierzcie, nie chcecie, bierzcie. Amen. Dobrze. Słuchajcie, wierzę, że oczywiście ten temat jest niezwykle istotny, niezwykle ważny i wierzę, że ta kwestia jedności jest ważna dla naszego kraju, dla naszego narodu i dla Kościoła. W to, co ja wierzę, to w to, że to Kościół ma mandat do tego, żeby uczynić ten kraj jedno. Że to my jesteśmy tymi, którzy mają poświęcony mandat przez Pana do tego, abyśmy uczynili wszystko, aby ten kraj, aby ten naród, aby Boże dzieci były razem, aby były jedno. Ja dzisiaj będę na ten temat mówił, ale chcę to zaznaczyć, dlatego że wierzę, że to jest bardzo ważne i bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli, że to nie przywódcy tego narodu, kimkolwiek oni są, są tymi, którzy są za to odpowiedzialni. To Kościół ma mandat do tego, żeby uczynić jedno. To On, Jezus Chrystus, powierzył nam ten mandat, abyśmy my uczynili coś, aby stać się jedno. W 94 rok, tak mniej więcej, piąty, w tych latach przyjechał pewien człowiek, pewien prorok do naszego kraju, Graham Cook. Nie wiem, jak wielu z was zna Grahama Cooka i słyszało jego nauczania. Absolutnie był niezwykły, niezwykłe rzeczy głosił, on dalej głosi, dalej niezwykłe rzeczy mówi. Ale prorokował nad naszym krajem coś, co bardzo mocno wpadło do mojego serca i stało się częścią mojego życia, i częścią mojej modlitwy, częścią mojego głębokiego pragnienia. On powiedział, że ten naród jest przeznaczony do tego, aby był jedno. Jeszcze raz. Ten naród został powołany przez Boga i przeznaczony, aby był jedno. Do tego stopnia, że z narodów ludzie będą przyjeżdżali, żeby się przyglądać jedności, która jest w tym narodzie, bo czegoś takiego ziemia jeszcze nie oglądała. Wiecie, dlaczego jedność jest atakowana w tym kraju? Dlatego, że to jest nasze powołanie. Dlatego, że to jest coś, co Bóg złożył w serca naszego narodu. Jak ja patrzę na nasz naród, jak kocham nasz naród. No absolutnie, kocham ten naród. Ale jak patrzę, nie mogę się nadziwić jednej rzeczy. Że my kochamy walczyć o wolność, a kiedy ją mamy, to kochamy się kłócić. Co za pomysł? Skąd ten pomysł jest w ogóle? Że co?
że jak już mamy możliwość budowania, to musimy się kłócić? Dlaczego się kłócimy? Dlatego, że nie uznajemy różnorodności. Dlatego, że nie uznajemy, że ktoś może być inny. Że ktoś może inaczej patrzeć, może inaczej słyszeć, może inaczej rozumieć. Że niekoniecznie rozumie dokładnie tak samo jak ja. Czy on jest godzien szacunku? Tak, każdy jest godzien szacunku. Kto jest poza mną, poza moją istotą? Kim jestem? Dlaczego? Bo jest człowiekiem i on jest godzien szacunku. I to jak on patrzy, jak on rozumie, jak on widzi, czy to jest ważne, żebym to szanował? Tak. Czy to znaczy, że muszę się ze wszystkim zgodzić? Nie. Ale powinienem go szanować. Absolutnie, całkowicie. Zupełnie. Dlatego, że taki był Chrystus. Więc ja wierzę, że to jest bardzo istotne i bardzo ważne, że Bóg naprawdę powołał nasz kraj do niezwykłych rzeczy i powołał nas do tego, żebyśmy byli jedno. I co za tym idzie, wierzę w to bardzo, bardzo mocno, że kiedy kraj nasz dojdzie do takiego miejsca, albo inaczej, najpierw Kościół dojdzie do takiego miejsca, w którym będzie naprawdę jedno, to zobaczymy jedną rzecz. Zobaczymy, jak Boża moc będzie uwolniona i namaszczenie, którego jeszcze nigdy ta ziemia, Polska i ten naród, ci ludzie nie widzieli. Będzie uwolniony poziom namaszczenia, poziom znaków i cudów Bożego nadprzyrodzonego działania, którego jeszcze nikt z nas nie doświadczył i nie widział. A już wiele widzieliście i wydaje się nieraz, że to byłoby fajnie, gdyby tylko było to. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o coś o wiele większego. I zobaczcie, przyglądając się także w naszych domach, naszym rodzinom, czy nie potrzebujemy pojednania w naszych domach. Nie zapomnę, jak głosiłem pewnego razu na ten temat i nagrano to nauczanie gdzieś tam w jakiejś miejscowości, ktoś odpalił to nauczanie i zaczęli słuchać tego nauczania na temat pojednania, jedności. I wiecie, co się zaczęło dziać? Ludzie zaczęli się nawracać. Małże się zaczęli nawracać do Jezusa. Ja jak tam nigdy nie byłem, może kiedyś się wybiorę, to zaczęli się jednać w rodzinach. Okazało się, że zaszłości między narodami, między rodzinami były tak duże, że musieli poświęcić czas, żeby się pojednać, przebaczyć sobie nawzajem, uznać siebie, stanąć razem. I zaczęli to robić. Co to spowodowało? Ogromne zmiany w ich rodzinach. Ja wierzę w to, że Bóg chce dokonać tych rzeczy. Nie wiem, jakie jest Twoje miejsce? Nie wiem, w którym miejscu Ty jesteś, ale wiem na pewno jedną rzecz, że Bóg powołał nas do tego, żebyśmy byli jedno. Okej. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Przeczytamy taki fragment Bożego Słowa, który jest dość ważny. Według mnie jest dosyć, właściwie kluczowy dla jedności. I tam jest taka druga część tego 51 wersetu, że Jezus miał umrzeć za naród, jest napisane, to jest ostatnia część po przecinku. I to wypowiedział arcykapłan w owym roku i prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz także, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. To znaczy, że Jezus na krzyżu umarł po to, abyśmy byli jedno. To jest jedno z dzieł krzyża. Kiedy mówimy o dziele krzyża, że w dziele tym krzyża jest pojednanie z Bogiem, to także jest pojednanie ze sobą nawzajem. To, co się wydarzyło na krzyżu, to nie tylko to, że Jezus chce nam przebaczyć grzechy. Nie, to nie tylko chodzi o to. Jezus chce połączyć nas w jedno. On chce uczynić nas jednym swoim ludem. On chce sprawić, żeby protestanci, katolicy, wszelkiego rodzaju maści chrześcijanie, którzy uważają, że Chrystus jest Panem, żeby stanęli razem jako dzieci Boże i żeby co? I żeby stojąc razem uwielbili Go jako swojego Króla i swojego Pana. Ze swoimi różnicami. Ja wierzę ze szczerego serca w to, że to jest możliwe i że dzisiaj nawet to, że jestem tutaj, mówi o tym. Dla mnie jesteście rodziną. Ja o tym wspominam co jakiś czas, ale dzisiaj także wspomnę. Dla mnie jesteście rodziną i jeden z braci mnie zapytał tutaj, jak się czuję, czy tyle ludzi, jak się będę czuł, czy jestem zestresowany. Ja mówię, że nie jestem. Jedyny mój zawsze stres jest taki, że mówię, Jezu, Duchu Święty, ratuj, bo ja nie chcę mówić kazania. Rozumiecie? Mi nie chodzi o to, żeby powiedzieć fajne kazanie. Żadna wartość w tym dla mnie. Nic z tego, że jest fajne kazanie. Mi chodzi o to, żeby On przyszedł
Duch Święty, żeby przyszedł i żeby coś uczynił w waszym życiu i w moim. Jeśli kazanie jest ładne, ale nie ma Ducha Świętego w tym, to co ono przynosi? Mogę wam powiedzieć co? Litera zabija. To znaczy, że dobre kazanie bez Ducha Świętego zabija? Aha. Co zabija? Wiarę w nas. Bo słyszysz słowa, za którą nie stoi moc, jeśli słyszysz słowa, za którym nie stoi moc, to do czego dochodzisz? To jest tylko gadanie, które nie ma żadnej rzeczywistości duchowej i nic się nie zmieni. Dlatego o wiele ważniejsze jest to, żeby Duch Święty był i żeby On nas prowadził, niż to, żeby było właściwe, dobre kazanie. Dobre kazanie jest ważne o tyle, o ile ono jest natchnione przez Ducha Świętego. A więc mój stres, moje wołanie, moja modlitwa, ratuj Duchu Święty, proszę Cię, pomóż i Ty nawiedź moje serce, abym mógł głosić i mówić to, co Ty naprawdę chcesz. Oczywiście ja przygotowałem rzeczy, wierzę, że z Ducha Świętego, kiedy On do mnie mówił, ale wierzę, że ciągle potrzebujemy Jego prowadzenia, Jego namaszczenia i tego, żeby On mówił do nas i mówił przez nas. A więc wracając do Słowa Bożego, do tego tekstu, chcę wrócić i powiedzieć tak. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, to umarł, aby były przebaczone Ci grzechy, abyś był uzdrowiony, abyś był uwolniony, abyś był uwolniony od przekleństwa, od mocy demonicznych, od związań, abyś był tym, który jest połączony ze swoim Ojcem, połączony z Jezusem Chrystusem, połączony z Duchem Świętym, po to był krzyż. Ale nie tylko. Po to, aby zebrać nas razem. Jeśli głosimy krzyż bez tego przesłania, to nie głosimy do końca prawdziwego krzyża. Nie ma innej drogi. My nie mamy innej drogi, jesteśmy skazani na siebie jako chrześcijanie. My nie mamy innej drogi, nie ma, nie istnieje. Jak nie lubisz innych, będziesz musiał polubić. Jak nie lubisz protestantów jakiś, powiem Ci, będziesz musiał ich polubić. Nie masz wyjścia. Sorry, przepraszam. Ja nic nie zrobię, tak on powiedział, on tak uczy. Naprawdę, ja... A więc mogę tylko jedną rzecz powiedzieć, cieszę się. I powiem tak, i każdy protestant, który ma problem z dziećmi bożymi narodzonymi na nowo w kościele katolickim, sorry. Będzie musiał polubić. Kogo? Katolików. Nie ma wyjścia. Nie ma żadnych szans, żeby uciec. Jest tylko jedna droga. Tą drogą jest w krzyżu Jezusa Chrystusa jedność, że staniemy razem. Że staniemy naprawdę razem. Kiedy mówimy o jedności, mówimy o takim pięknym... Niektórzy z was słuchali część mojego zwiastowania na ten temat, pewnie. Kiedy mówimy na temat jedności, to mówimy na temat jednego słowa w Grece. To słowo to jest symfonia. To oznacza połączenie współbrzmiących ze sobą dźwięków razem, tworzący utwór muzyczny, dyrygowany przez dyrygenta, którym jest Jezus Chrystus. Dodałem trochę. Że Jezus Chrystus. Symfonia to utwór muzyczny. Chwilę powiem na ten temat, żeby zobrazować wam. Jedność nie oznacza wcale, że jesteśmy tacy sami. Nieraz, dlatego że mówimy jedność albo jednomyślność, myślimy, że to oznacza, że musimy myśleć dokładnie tak samo. Nie. Musimy myśleć tak, jak On nas prowadzi, zgodnie z Jego prowadzeniem i On musi być naszym Panem, za chwilę o tym powiemy, naszym Królem, naszym Zbawicielem, ale częściowa jest nasza wiedza, cząstkowe jest nasze prorokowanie i cząstkowe jest nasze objawienie. My tylko w pewnej części widzimy. Ciało, którym my jesteśmy, nasze ciało, List do Koryntian, 12 rozdział o tym mówi, nasze ciało składa się z różnych członków, tak? Są palce, jest dłoń, jest... ramię, przedramię, jest głowa, są oczy, są uszy, jest język, są nogi, są stopy, są palce u stóp. Czy noga jest podobna do oka? Czy ucho jest podobne do języka? Dlaczego uważamy, że my powinniśmy być podobni zupełnie do siebie?
Dlaczego uważamy, że ciało Jezusa Chrystusa to jest taki monolit, który polega na tym, że wszyscy są tacy sami? To uwłacza temu, kim On jest. Dlatego, że On kocha różnorodność. Symfonia to zespół, wrócę do tego, zespół dźwięków. Tak? Kiedy przyglądasz się, jesteś na jakimś koncercie symfonicznym. Kto z Was był na koncercie symfonicznym? Okej, okay, część z Was była, super. Jesteś na koncercie symfonicznym, masz skrzypce, masz perkusistów, masz trębaczy i całą sekcję dętą, drewnianą i blaszaną. Masz różnego rodzaju instrumenty i to wszystko razem to są bardzo różne instrumenty. Skrzypce są zupełnie inne niż bębny. Inaczej się wydobywa dźwięk z bębnów, inaczej ze skrzypiec. Zupełnie inaczej. Prawda? Jest bardzo proste, to nie jest wielkie odkrycie, ale dobrze jest przyglądnąć się temu. Mało, ten utwór symfoniczny polega na tym, że ten zespół różnych dźwięków ze sobą połączonych tworzy jedną wielką, piękną całość i kiedy wychodzisz z koncertu takiego symfonicznego, prawdopodobnie jeśli byłeś i lubisz taką muzykę, to wychodzisz płacząc, jesteś poruszony do głębi. Dlaczego? Bo słyszysz, jak to brzmi, współbrzmi w jedności. Jest tak piękne i zachwycające, że wyciska z twoich oczu łzy. Dlaczego? To nie jest instrument jeden. To jest mnóstwo instrumentów brzmiących różnie, granych przez różnych ludzi, o różnorodnych wysokościach dźwięku, w różnym rytmie, w różnej skali, ciągle różnie, 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 różnie. Inni inaczej, inaczej, inaczej. A jednak, kiedy zostało to połączone w jedno, stworzyło niezwykłe piękno. I o to Bogu chodzi. Żeby stworzyć piękno, dlatego że... Dlaczego piękno? Dlatego, że podejmujesz strasznie dużo decyzji pod wpływem piękna. Wiesz, że podejmujesz decyzje pod wpływem piękna? Prawda? Jak wybierasz coś do ubrania, to nie wybierasz to, co jest brzydkie dla ciebie, tylko to, co jest ładne. Tak? Jak wybierasz żonę, a jesteś facetem, powiem ci jedną rzecz, szukasz pięknej. To jest normalne. My podejmujemy decyzje w naszym życiu pod wpływem piękna. Dlatego to piękno jedności i symfonii jest niezwykle ważne, bo ono dotyka naszego serca. Ona sprawia, że jest zaspokojona głębia naszego serca. Kiedy Kościół staje się taki, że wszyscy są taki uniformizm jest, wszyscy są jednakowi, to nie jest zbyt ładne. Ale kiedy wszyscy są różnorodni, a jednak ze sobą połączeni, to tworzy piękno. To sprawia, że patrzysz na Kościół i Kościół staje się naprawdę wyrazem tego, kim naprawdę jest Bóg. Dlaczego tak powiedziałem, kim naprawdę jest Bóg? Dlatego, że my jesteśmy odbiciem Jego chwały. Dlatego, że jesteśmy stworzeni na obraz i Jego podobieństwo. I kiedy Bóg stworzył na obraz i podobieństwo mężczyznę i niewiastę, to stworzył ich, tak, jako jedno, ale różnych, dwoje. Ja wam powiem, moja Gosia jest zupełnie inna jak ja. Pod każdym względem. Ona w ogóle nie jest taka jak ja. W ogóle nie jest taka. Ja nieraz myślę sobie, dziewczyno, czy nie mogłabyś prościej myśleć? Ja jestem prosty facet. Gosia, ja jestem naprawdę prosty facet. Naprawdę jestem prosty. Takie są chłopaki. Chłopaki są dość proste. I to jest to piękno, które Bóg stworzył w nas, tą prostotę tego, kim jest Bóg. Ale później Bóg stworzył kobietę i stworzył tą część, która powiem, jaka ona jest. Ona jest niepoznawalną częścią tego, kim jest Bóg.
Ja nie mogę załapać, jeśli chodzi o dziewczyny. Naprawdę nie mogę. Rozmawiasz z dziewczyną, rozmawiam z Gosią. Oczywiście jesteśmy 35 lat po ślubie, nauczyłem się wielu rzeczy. Na przykład nauczyłem się, że nie wszystko mogę zrozumieć w niej. To się nauczyłem. Rozmawiasz z dziewczyną, mówisz coś do niej i patrzysz, że ona robi wielkie oczy. I się zastanawiasz, co ja takiego powiedziałem? Czemu ona ma takie wielkie oczy? Dlaczego ona tak reaguje? Co się stało? I ona tak patrzy na ciebie i mówi, to nie wiesz, co się stało? To ty nawet się nie domyśliłeś? I chłopak stoi taki, wiecie, jak taki sztubak, pobity prawdy, ale że co powiedziałem? No właśnie powiedziałeś takim tonem. Ale jakim tonem? No miałeś to na myśli, kiedy mówiłeś to. Nie, nie miałem. No ale twój ton mówił, że to masz na myśli. Ale ja nie miałem tego na myśli. I chłopak się już gubi. A czy to nie jest piękne, że my razem jesteśmy w małżeństwach? Czy to nie jest piękne, że masz taką żonę, którą naprawdę trudno pojąć? Ja go się nie rozumiem. Wymiękłem. Po paru latach wymiękłem. Stwierdziłem, po prostu będę ją kochał i to jest najlepsze. Powiem wam, jak jechałem teraz, to myślałem sobie o tym, że tam różne miałem przemyślenia, modliłem się oczywiście o was, o to spotkanie, ale jedno z przemyśleń miałem takie, myślałem sobie, mężczyzna, słuchajcie faceci, chcę wam zdradzić wielką tajemnicę. Mężczyzna powinien uczynić swoją żoną szczęśliwą. Tylko o to zadbaj, żeby ona była szczęśliwa. Naprawdę. A ona da ci siłę, o której nawet się nie spodziewasz, że ona ma. Naprawdę. Naprawdę otrzymasz siłę od żony swojej, kiedy uczynisz ją szczęśliwą. Ona odda ci wszystko. Ona odda ci całe swoje serce, całą swoją siłę, całą swoją kreatywność, całą tą stronę, która jest ci potrzebna, żebyś osiągnął rzeczy. Dlaczego? Bo Bóg nas tak stworzył. A więc pamiętajmy o tym, bo to jest, myślę, że bardzo ważna, bardzo istotna rzecz. I tutaj jest mowa właśnie o tej całej kwestii różnorodności, że ona jest, że ona po prostu jest, że możemy ją zaobserwować wszędzie. Tak, ja tylko starałem się pokazać, że ona jest także w małżeństwach. I bardzo mi się podoba to też w żydowskiej myśli. Kiedy Żydzi rozmawiają ze sobą, to bardzo mi się podoba, że oni uznają inny sposób myślenia. Ja mówią, że to jest tak. Przychodzi człowiek, przychodzi dwóch facetów do rabina, mówi, rabi, słuchaj, bo ja uważam tak. A ten mówi, ale ja uważam tak. I rabi tak spojrzał na niego, spojrzał na nich, mówi tak, no i ty masz rację i ty masz rację. I przychodzi trzeci, mówi, ale jak to jest możliwe, że ten ma rację i tamten ma rację, a rabi spojrzał na tego trzeciego i mówi, i ty też masz rację. I to jest trochę śmieszne, ale obrazuje nam jedną rzecz. Obrazuje nam hebrajski sposób myślenia. Hebrajski sposób myślenia jest, by składać rzeczy ze sobą, a żeby nie przeciwstawiać sobie. To jest hebrajski sposób myślenia. My nie będziemy walczyć ze sobą, mąż z żoną, tak kobieta z mężczyzną, ale co? Połączymy razem siły. My nie będziemy walczyć jako dzieci Boże ze sobą, ale co? Ale połączymy siły. Tak staniemy razem. To o to chodzi. Może się czegoś od siebie nauczymy, a może niektóre rzeczy, o których myślimy, że są właściwe, w tej podróży naszej odpadną od nas z powodu czego? Tego, że jesteśmy razem. Bo o co chodzi? O Chrystusa, o Jezusa. O to, aby On był wywyższony, o to, aby On był tym, który jest uwielbiony i błogosławiony we wszystkim. Więc wierzę w to, że bardzo potrzebujemy zrozumienia tej kwestii i przeczytamy taki inny fragment Bożego Słowa, Ewangelia Jana, 17 rozdział. A więc
Wiemy na pewno, że mamy w krzyżu Jezusa moc i przez łaskę, którą mamy, żeby On także przez łaskę, kiedy mamy przebaczenie grzechów, także przez Jego łaskę możemy chodzić w jedności. Rozumiesz? Łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i to nie z nas, Boży, to dar, nie z uczynków, aby się ktoś z nas nie chlubił. I dokładnie tak samo przez wiarę możemy chodzić w jedności. Bo to jest dar. Dlaczego tak uważam? Bo tak jest napisane w Słowie i Jezus po to umierał na krzyżu. Dobrze, Ewangelia Jana, 17 rozdział od 21 wersetu. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Kiedy Kościół będzie jedno, Ojcze, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas byli jedno, nie możemy osiągnąć jedności, może z tej strony najpierw. Nie możemy osiągnąć jedności bez Niego, bez Jezusa, bez naszego Boga. Nie możemy być poza Nim jedno, jest to boska część. Jedność jest darem z góry, jest boską częścią darowaną z góry. Nie wypracujemy jedności dogadując się. Tak się nie wypracuje jedności. Nam się wydaje nieraz, że możemy się dogadać. Okej, ale to chodzi o serce. Nie chodzi o dogadanie, chodzi o serce. Kiedy jesteśmy razem jednym sercem, to nawet kiedy rozumiemy inaczej, nie zgadzamy się ze sobą, to dalej jesteśmy połączeni. Ale jeśli się musimy tylko dogadać, to się dogadamy, ale serce nie jest połączone. Co to oznacza? Nie na długo to wystarczy. Więc ja wierzę, że jedność jest, pochodzi z góry. Tak jak tu jest napisane, przeczytajmy, aby wszyscy byli jedno, chodzi o nas, o Boże dzieci, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. To jest ten rodzaj jedności, która jest między Ojcem a Synem. To nie jest jedność ludzka, to jest jedność pochodząca z nieba. To jest ten rodzaj połączenia między Ojcem a Synem. Ja tego absolutnie nie rozumiem. Bo trudno mi jest zrozumieć do końca to połączenie między ojcem a synem. Ja to przyjmuję, ale trudno mi jest zrozumieć do końca, jakiego rodzaju jest to połączenie, jakiego rodzaju jest to jedność. Na pewno jest to jedność, która jest absolutnie, absolutnie, absolutnie wyjątkowa. Ale On chce się tą jednością z nami podzielić. Ojciec czyni inne rzeczy, Jezus czyni inne rzeczy. I oni są połączeni razem, ale każdy z nich rozróżniamy ich, prawda? Czy Ojciec jest taki sam jak Jezus? Tak i nie. Oni są jedno, dlatego mówimy tak, ale są różnorodni i dlatego mówimy, że są różni. Rozumiecie? Jest różnica między Ojcem a Synem Jezusem Chrystusem. Na krzyżu nie wisiał Ojciec, na krzyżu wisiał Jezus Chrystus. To Jezus zwracał się do Ojca i mówił w swojej modlitwie: Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Doświadczył czegoś, co było straszne. Opuszczenia Ojca. On doświadczył tego. Czy Ojciec nie był z Nim? Był z Nim, a jednak doświadczył czegoś takiego. A więc jest różnica między Ojcem a Synem. Tak? Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. My tylko w Nim, w Bogu naszym możemy być jedno. Kiedy Kościół zostanie połączony w jedno, kiedy te wszystkie dźwięki współbrzmiące symfonii zaczną się zbierać razem, kiedy orkiestra w naszym kraju zbierze się razem, wszyscy staną razem. To coś się niezwykłego wydarzy. Powiem wam co. Zgodnie z Bożym Słowem chcę to ogłosić, prorokować, co się wydarzy. Bo wierzę w to z całego serca. Zgodnie z tym tekstem Bożego Słowa. Ja w Tobie, a oni w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Chcecie, żeby Polska poznała Jezusa? Żeby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jedność Bożych dzieci, Kościoła, doprowadzi do takiego miejsca, gdzie będzie uwolniona wiara nad całym narodem. To jest możliwe. Nie gramy o małe rzeczy. Gramy o naród. My nie zajmujemy się tym, żeby fajnie było w naszym narodzie i żebyśmy wygrali albo przegrali coś.
My walczymy o to, aby Królestwo Boże stąpiło na ziemię w całej pełni. Żeby wiara została, żeby wiara dotknęła wszystkich serc w tym narodzie. Jedność, jeśli my staniemy w jedności, to uwolni wiarę ludzi, w ludziach. Nie wiem, na czym to polega, ja tego nie rozumiem. Ale chcę wam powiedzieć, że tak się stanie. Że wiara zostanie uwolniona w tym narodzie w taki sposób, jak nigdy dotąd nie było. Co to znaczy, że wiara będzie uwolniona? To znaczy, że w sercach ludzi ten dar wiary powstanie. Wiecie, że jest napisane w słowie, że każdemu z was, chodzi o dzieci Boże na nowo narodzone, każdemu z was została dana wiara. Każdy z was ją otrzymał jako dar. I nagle to zostanie darowane całemu narodowi. Wierzysz w to, co mówisz? Ja tak. Dlatego, że widzę, że tu jest coś, co jest do zrobienia i wierzę w to, że Bóg nas doprowadzi do tego, dlatego, że On zapowiada te rzeczy. Ja nie wierzę tylko w teksty Bożego Słowa, że one są po to, żeby nas pouczyły. Ja wierzę, że jest warstwa prorocza, która kiedy ją weźmiesz i zaczniesz w to wierzyć, to rzeczy się zaczynają dziać. Więc ja w to wierzę z całego serca. Ciekawe, w ogóle strasznie ciekawy jest ten tekst, aby byli jak... W nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Nie tylko, że świat uwierzy, ale uwierzy w to, że Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa dla zbawienia. O, ja chcę to oglądać. Ja naprawdę chcę to oglądać. Że ludzie zaczną wierzyć w to, że Ojciec posłał Jezusa Chrystusa na ziemię, aby On zbawił nas, Polaków. Cały nasz kraj. Ale to jest Twój i mój mandat. Szczególnie tej społeczności, ale to jest mandat, który Bóg chce dać całemu temu narodowi. Jedność. Jedność. Kiedy uznamy siebie nawzajem. Kiedy uznamy swoje obdarowanie. Kiedy uznamy, jak Boże Słowo nas uczy, jedni drugich za wyższych od siebie. Kiedy uznamy siebie. On dokona niezwykłej rzeczy. Nagle pojawi się wiara w ludziach, w których dotychczas nigdy nie było. W Twoim domu pojawi się wiara. W Twojej rodzinie pojawi się wiara. Wśród Twoich znajomych pojawi się wiara. Ludzie zaczną wierzyć. I nie tylko będą mówili wierzę, ale oni będą mieli żywą wiarę w Jezusa Chrystusa, który przebacza grzechy i uwalnia i wypuszcza na wolność. Będą wierzyć w znaki i cuda. I poziom wiary, wspólnej wiary, wspólnotowej wiary, będzie tak potężny, że znaki i cuda i nadprzyrodzone dzieła Boże będą rzeczywistością każdego dnia. Nas wszystkich. Dlatego, że wiara będzie czymś naturalnym. I nie będziemy musieli zagonić ludzi do tego. Duch Święty się tym zajmie. On dokona tych rzeczy. Dobrze, przeczytamy dalej. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Tutaj jest taki ciekawy fragment, który mówi, że Bóg dał chwałę Kościołowi, nam, dzieciom Bożym, abyśmy byli jedno. To dzięki Jego chwale stajemy się jedno. To On tym, On przez to, że uwalnia swoją chwałę nad naszym życiem, my stajemy się jedno. Dobrze? Ten punkt zostawimy, nie będziemy dużo go omawiać na razie. Może wrócimy. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, aby świat poznał. Następna rzecz, świat poznał. Znaczy świat, ludzie, którzy nie znają Jezusa, świat pozna, przyjdzie objawienie. Wiecie, co to znaczy, że przyjdzie objawienie do serc ludzi? Ludzie zaczną mieć spotkania z Jezusem. Kiedy my będziemy jedno? Przed nami ważne zadanie. Chcemy, żeby był zbawiony naród? Musimy być jedno. Co to oznacza? Znów będę powtarzał. Szacunek do drugiego człowieka. Szacunek do kogoś, kto inaczej wierzy niż ja. Szacunek do kogoś, kto ma inne dary niż ja. Szacunek.
nie bitwa, ale miłość i błogosławieństwo. Co to spowoduje? Że przyjdzie objawienie. Poznają, czytajmy. Ja w nich, ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, aby świat poznał, że ty mi posłałeś. Tu jest, wtedy była mowa o wierze, teraz jest o poznaniu, o objawieniu tego, że Jezus został posłany i że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. To znaczy, że ludzie doświadczą objawienia, wiecie jakiego? Że zostali pokochani przez Ojca, miłością wieczną. Wiecie, dla mnie to jest o tyle ważne, że kiedy myślę, że człowiek, kiedy doświadczy tego, kim Bóg jest i że Bóg go naprawdę kocha, to coś się dzieje w jego sercu. Tylko miłość może przekonać drugiego człowieka o tym, że Jezus go zbawił, że chce zmienić jego życie. Tylko miłość może przekonać człowieka, że Bóg naprawdę jest. Więc wierzę, naprawdę wierzę w to, że przychodzi objawienie, kiedy my jesteśmy jedno i ludzie zaczną rozumieć, że Bóg ich kocha dokładnie tą samą miłością, jaką umiłował Jezusa. Nieraz o tym myślę, w jaki sposób Ojciec pokochał Jezusa. Jak On pokochał Jezusa? Właściwie ja nie umiem tego określić. Mogę tylko przyjąć to, co jest napisane. Ale na pewno jest to największa miłość, jaka jest, dlatego że Bóg jest miłością. Znaczy miłość Ojca do Jezusa jest absolutna. W niej nie ma żadnego zaćmienia, w niej nie ma żadnej przerwy, w niej nie ma żadnej niedoskonałości. Jest to absolutnie doskonała miłość, która przyjmuje i co? I podnosi swojego Syna wyżej i wyżej i wyżej i wyżej. To jest tego rodzaju miłość. I to jest ta miłość, dokładnie ten sam rodzaj miłości jest posłany do ciebie. On tą samą miłością ciebie kocha. Nie mniejszą. Taką jak Jezusa Chrystusa? Mhm. Ten sam rodzaj? Mhm. I ma to samo na myśli? Mhm. Co to znaczy? Znaczy, że jesteś zupełnie w nim bezpieczny, kochany, chciany. W pewnym sensie adorowany. Dlaczego? Bo On ciebie kocha. Nawet teraz, kiedy mam te myśli, które mam, nawet teraz, kiedy masz te myśli, które masz. Nawet teraz, kiedy nie jestem pojednany z ludźmi, nawet teraz, kiedy nie jesteś pojednany z ludźmi, On ciebie kocha. To jest nasz Bóg. Taki On jest. On jest pełen miłości. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. I wiecie, dla mnie jest absolutnie niezwykłe to, że kiedy Kościół w tych następnych latach, a wierzę, że to dotyczy następnych lat, zacznie powstawać do miejsca pojednania i bycia ze sobą razem w jedności, to będziemy oglądali wzrastające namaszczenie nad całym narodem. Będziemy oglądali wzrastającą moc Bożą nad całym narodem. Potrzebujemy stanąć zupełnie razem, uznając siebie nawzajem. I czy to jest proces, który można gdzie indziej jeszcze wyczytać? Tak, list do Efezjan. Przeczytajmy kawałek z listu do Efezjan. Zobaczycie, co list do Efezjan mówi na ten temat. Dlatego, że myślę, że jest bardzo istotny i bardzo ważny. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Ja to bym chciał cały z wami przeczytać ten list do Efezjan, ale nie jestem w stanie. Dlatego, że on jest w ogóle fantastyczny. Może najpierw powiem tak. List do Efezjan został napisany do dwóch grup. On nie został napisany do jednej grupy. On został napisany do Żydów mesjańskich i do dzieci Bożych z pogan. I dlatego tam jest wy, którzy daleko i wy, którzy blisko. Tam jest ciągła ta pokazywanie, że wy, którzy jesteście daleko, chodźcie, będziecie blisko, a wy, którzy jesteście blisko, wcale się nie chlubcie, że jesteście tak blisko. Wszyscy w Chrystusie jesteśmy połączeni. Tak, to jest ten kontekst. Ale przeczytajmy od pierwszego wersetu. Pozwólcie, że przeczytamy te fragmenty, bo one są cudowne. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go przednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, tu ważne słowo tajemnica, woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość wszystko. Jedność jest tajemnicą połączenia wszystkiego. Po to Chrystus przyszedł, aby połączyć, ale się tekst nie skończył. Co tam dalej napisane jest? Halleluja. Słuchajcie, co tam dalej jest napisane? Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. Wszystko razem. Połączyć razem niebo z ziemią. Wiecie, kiedy przychodzi jedność, a wierzę, że przychodzi, wierzę, że to jest coś, co Bóg będzie czynił, to niebo zstępuje na ziemię. Nie chodzi o to, że my pójdziemy tylko do nieba. Wiecie, nieraz myślimy, o Panie Jezu, przyjdź, my pójdziemy do nieba, halleluja, i będziemy biegać po tych ulicach niebiańskich. Halleluja, chwała Bogu. To w porządku, ja nie mam nic przeciwko. Na pewno także tak będzie. Ale Bóg w swoim zamiarze ma coś niezwykłego. Wiecie, co On ma? Jaki On ma zamiar? Połączyć w jedno niebo i ziemię w Chrystusie. Aby niebo zstąpiło na ziemię. Co jest kluczową rzeczą? Jedność. Co jest kluczowe? Jedność. Kiedy mówimy o jedności, to nie mówimy o małej rzeczy, mówimy o rzeczy, która ma znaczenie dla całej historii i biegu historii Ziemi. Słuchajcie, nie mówimy o małych rzeczach i małym podwórku jakiegoś kościoła, nawet jakiegoś narodu. Kiedy mówimy o tym, o czym mówimy w Słowie, to mówimy o czymś absolutnie nadzwyczajnym, czego jeszcze nigdy Ziemia nie oglądała w taki sposób. Połączenie nieba z Ziemią razem w Chrystusie. To jest tajemnica. Tak tam jest napisane. Co to oznacza? No to jest ta nasza modlitwa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, tak jak w niebie, niech stanie się na ziemi. Przecież o to się modlimy. Tak? No to jeśli się o to modlimy, wierzycie, że to przyjdzie? Amen. Jesteście ludźmi wierzącymi. Super. Więc tak się stanie. Tak się stanie. I teraz apostoł Paweł zajmuje się w liście do Efezjan tym, jaki jest to proces. On się zajmuje pewnym procesem, jak to nastąpi. Po pierwsze, mówi tak. Ci z was, którzy są daleko i ci, którzy są blisko, w 16 wersecie, drugi rozdział, 16 werset, i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Bóg chce zniweczyć nieprzyjaźń, która jest między Bożymi dziećmi. Tymi, którzy są daleko i tym, którzy są blisko. Każdy sobie może myśleć, że jest daleko i każdy sobie może myśleć, że jest blisko. Przeważnie my myślimy, że jesteśmy blisko, a inni są daleko. To jest nasze myślenie. W związku z tym, okej, do ciebie to też także się tyczy. Ty, który jesteś blisko, tylko w Chrystusie to jesteś blisko. Poza Nim nie jesteś, tak? Więc i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż zniweczywszy, na nim nieprzyjaźń, przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu,
Tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Nagle stajemy się jedną rodziną, nie ma już obcych. Nie ma tych. O, ci. Już nie ma ci. Jesteśmy razem, jesteśmy rodziną. O, ci. I już nie ma ich. Po prostu jesteśmy razem, jesteśmy my. Już nie są oni. Jesteśmy tylko my. I kiedy jesteśmy już tylko my, to wszystko zaczyna się zmieniać. I teraz apostoł Paweł stawia tu taką niezwykłą tezę. Chwilkę zobaczmy. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Tym procesem zajmują się apostołowie i prorocy i cała pięcioraka służba, aby uczynić jedno. Będą tacy ludzie, którzy będą oddani pojednaniu zupełnie. Będą myśleć o pojednaniu, będą śnić o pojednaniu, będą głosić na ten temat i będą szukać dróg, by przyszło zrozumienie i objawienie w tej dziedzinie, aby Kościół stanął zupełnie razem. Nie na poziomie doktrynalnym, ale na poziomie połączenia serc w Jezusie Chrystusie, uznając Jezusa jako Króla i Pana. I zobaczcie, Paweł o tym mówi, kontynuuje jakby, nie jakby, tylko kontynuuje myśl i mówi dalej tak. To jest bardzo ciekawe. 4 rozdział. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. To znaczy, że nie zawsze jest to wygodne, że jesteśmy jedno. Nie zawsze jest to wygodne. To nie jest tak, że to jest wygodne zawsze. Nie, to nie jest wygodne. Czy zawsze jest wygodnie w małżeństwie, kiedy moja żona jest inna ode mnie? Absolutnie nie. To nie jest wygodne, ale to jest piękne. Ale jest w tym wartość, jest w tym życie, jest w tym pasja, jest w tym coś absolutnie pięknego. Kiedy pozwolę, żeby ona była taką, jaką ona jest i ona mi pozwoli, żebym ja był taki, jaki jestem, to to połączenie eksploduje czymś niezwykłym. Ona jest szczęśliwa, a ja jestem mocny. I o to chodzi. I o to tu chodzi. Że jedni będą szczęśliwi, a drudzy staną się mocni. Na tym to polega. Połączenie zawsze prowadzi. To jest synergia. Uwolnienie więcej niż jest. I zobaczcie, Paweł co mówi, z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. I teraz mówi tak, jest jedno ciało. Nie ma dwóch kościołów. Jest jedno ciało. Jak ono się nazywa? No to zależy, gdzie jesteś, nie? No ale ja tu nie widzę w słowie w ogóle, że gdzie jesteś. Jest tylko jedno ciało. A jak ono się nazywa? Jest ciało Jezusa Chrystusa. Boże dzieci na nowo narodzone. To jesteś ty. Przynależysz do pewnej denominacji. Okej, w porządku. Ja też przynależę. Ale to nie jest twoja tożsamość. Twoją tożsamością jest Chrystus w tobie. Nadzieja chwały. To nie Kościół cię w tym sensie zbawił, ale to Jezus Chrystus ciebie zbawił, to Jego dzieło ciebie zbawiło na krzyżu. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Więc jesteśmy Kościołem Jezusa, jest jeden Kościół, ale my go podzieliliśmy, tak, jako ludzie. Uczyniliśmy go dysfunkcyjnym, ale Bóg połączy nas jedno, dlatego że takie jest Jego dzieło krzyża. Ja wierzę, że całe Jego dzieło krzyża zostanie wypełnione. Wszystko, co jest w dziele krzyża, zostanie wypełnione. Wierzę w to. Dlatego, że takie jest Boże dzieło. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołanie, jesteśmy w jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, we wszystkich, we wszystkich. Słuchajcie, tutaj mamy podane filary jedności. To są te filary, których jeśli mówimy o jedności, to musimy powiedzieć, że są pewne filary, fundamenty. Jest jeden Pan, jedno ciało, tak?
Fajnie, tu jest, fajnie, że tu jest użyte to słowo, nie jest użyte słowo Kościół, tylko ciało. Bo Kościół nam się kojarzy z danym Kościołem. Ciało nam się kojarzy z całością. Kościół to pewna część, ale ciało to jedna część. Rozumiecie? Jest bardzo precyzyjnie apostoł Paweł to pokazuje. Nie chcę wchodzić w to głębiej, ale to jest dosyć mocne zagadnienie, powiedziałbym zagadnienie teologiczne. Nie zajmujemy się tym, ale ono jest bardzo mocne. Tak? I później, kiedy apostoł Paweł już mówi o tych rzeczach, jedno ciało, jeden duch, że jest jeden Pan i jedna wiara. Nie ma dwóch Panów, jest jeden Pan. Jest tylko jedna wiara, wiara w Jezusa Chrystusa. Jest jeden chrzest, jest jeden Bóg i Ojciec. Tak? I później Paweł dochodzi do takiego miejsca, 11 werset mówi tak. I on ustanowi jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami. Pięcioraka służba. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele. Tak? Pięć służb. Pięć służb. Każda z tych służb jest dla jakiegoś celu. By co zrobić? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała. Znaczy, że te pięć służb to są ludzie, którzy są powołani jako dar dla Kościoła. Pięć służb, które przygotowuje kogo? Ciało Jezusa Chrystusa. Ciebie i mnie. Nas. Po co? Abyśmy my zaczęli usługiwać. Ty, tam z tyłu. Abyś ty zaczął usługiwać. Wiesz, Kościół to nie takie miejsce, że halleluja, chwała Bogu. Posiedzimy. Jest piękne nabożeństwo. O, chwała Bogu. Dobre nabożeństwo. Dzisiaj taka była niezwykła msza. Nasz ksiądz mówił, takie niezwykłe przesłanie. Jestem tak pobłogosławiony. I poszedł do domu. I w domu żona pyta, i co było? Świetne. Ale co było? No świetnie było. Byłem poruszony. Dobrze. Ale tak konkretnie to co? No byłem poruszony. I się skończyło. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że jesteś powołany przez Boga do tego, aby co? Aby usługiwać tym darem, który masz. Te pięć służb są po to, aby ciebie wyposażyć, abyś zobaczył, że masz dary i po to, żebyś zaczął usługiwać tym darem. Kiedy zaczniesz... Czy ja mówię na temat jedności? Tak, tak. Zaraz dojdziemy do tego punktu. Kiedy zaczniesz usługiwać ty tym darem, który masz, drugim osobom, innym ludziom, zaczniesz usługiwać w wspólnocie, w której jesteś, zaczniesz usługiwać w kraju, w narodzie tym, co ty masz, to następuje budowanie. Nie ma budowania bez usługiwania. O, my chcemy, żeby wszystko było zbudowane pięknie. To jest dobre pragnienie. Ale jeśli nie będziesz usługiwał, nie ma budowania. Chcesz być zaangażowany w budowanie? Musisz usługiwać. Jeszcze raz. Musisz usługiwać. Nie na zasadzie musisz usługiwać, bo dostaniesz baty. To jest bez sensu. Musisz usługiwać, dlatego że inaczej twoja tożsamość w nim umiera i coś, co Bóg włożył w ciebie, jest okradzione i w tobie nie masz radości i pasji swojego życia, ale Kościół jest obrabowany z tego. Wiecie, że jest obrabowany Kościół z tego, kim ty jesteś, jeśli ty nie usługujesz? Dlatego Kościół nie jest tak dynamiczny nieraz, piękny, niezwykły, dlatego że co? Bo kilkanaście osób usługuje. A podczas nabożeństwa katolickiego, to podczas mszy ile osób usługuje? Jedna, dwie, kilka osób, tak? Podczas protestanckiego ile osób usługuje? Mniej więcej też tyle. Myślicie, że o to chodzi? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że zgodnie z tym, co tu jest napisane, chodzi o to, żebyśmy byli, spotkali się, by usługiwać sobie wzajemnie. To jest ciało Jezusa Chrystusa, zgodnie, zasilające się stawy. Wszystko jest powiązane ze sobą, aby sobie jedno drugiemu usługiwało. Ta ręka usługuje zawsze moim ustom. Zawsze.
ta noga zawsze usługuje mojemu ciału i ta noga też usługuje mojemu ciału, a te oczy ciągle usługują mojemu ciału, żeby nie upadło, a te uszy ciągle usługują mojemu ciału, żeby ktoś, coś nie uderzyło mnie z tyłu. I wyobraź sobie, że teraz oczy mówią, nie jestem jak uszy, nie słyszę, jestem tylko ten, który widzi, to ja nie potrzebuję. To ja zabieram swoje zabawki, bo nie jestem taki sam jak on albo ona. Albo gdyby on był taki jak ja, to ja mógłbym być. Wszyscy nie mogą być oczami. I wszyscy nie mogą być uszami. Wszyscy nie mogą być rękoma. Wszyscy nie mogą być nogami. Każdy jest zgodnie z przeznaczeniem stworzony do jakiejś części funkcjonowania. Ale jeśli ciało jest rozczłonkowane, i każdy siedzi i jest obrażony jeden na drugiego. To mamy, jak to się nazywa, dysfunkcyjne ciało. Nie nazwę to bardziej. Chociaż cisną mi się niektóre rzeczy. Dobra, słuchajcie. Ja chcę, żebyście to zobaczyli, ten obraz, że każdy z was jest potrzebny, że jedność to nie jest to, że ja stanę z księdzem Markiem, dogadamy się, my mamy jedno serce, my się kochamy, z Marcinem, z innymi tu liderami, my się kochamy, my jesteśmy jak rodzina. Ale ty możesz patrzeć na to jak na przedstawienie. O, fajnie, dogadali się. To w ogóle nie o to chodzi, nie o tym mówimy. Chodzi o to, żeby rozpoznajemy swoją wartość w sobie nawzajem, jako rodziny i zaczynamy być połączeni. I chodzi o ciebie, żebyś zobaczył swoją wartość i przyniósł nam to, co ty masz, dlatego że my tego potrzebujemy, jak wody, jak chleba, jak poranku. My tego potrzebujemy. My potrzebujemy ciebie. Jeszcze raz, my potrzebujemy ciebie. Bez ciebie jesteśmy dysfunkcyjni. Mówię o jedności. Bez ciebie ta symfonia nie brzmi. Nie ma tam niektórych dźwięków. Niektórych partii fletu zabrakło, bo flecistka nie przyszła, bo się obraziła. Ona się obraziła. Albo bębniarz stwierdził, że on nie będzie grał, bo on tylko na zakończenie zawsze gra. A co to ja jestem, tylko na zakończenie? A tutaj te skrzypce to ciągle grają, a ja to co tam z tyłu? Tylko tymi talerzami mam mu uderzyć raz i tymi bębnami trochę połomotać? A ja bym chciał tak przez cały czas. Piękno polega na tym, że kiedy uderzysz w odpowiednim momencie to, co masz uderzyć, to to stworzy piękno. Wartość. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo istotne. Sorry, że wiem, że powinienem już skończyć, ale chcę dokończyć te kilka myśli jeszcze. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, by przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Ciekawe, nie? Nie dojdziemy do jedności wiary bez ciebie. I co z tego, że my będziemy jedno? Fajnie, to jest dobrze. Ja chcę, żebyśmy byli jedno. Ja chcę być z Markiem. Ja chcę być z każdym jedno, z każdym dzieckiem Bożym. Absolutnie. Ale jeśli tylko niektórzy będą, to nie będziemy mieli tego, co możemy mieć razem. Potrzebujemy ciebie. Ale przecież ja nic nie mam. Nawet nie wiesz, ile masz. Ale przecież ja nie jestem taki ważny. Nie chodzi o to, czy jesteś ważny, czy nie. Chodzi o to, co w tobie jest, co Bóg w tobie złożył. Chodzi o to, żeby to wydobyć. Bo kiedy to zostanie wydobyte, okaże się, że ty zaczniesz być szczęśliwy. A ja pobłogosławiony i zbudowany. To o to tu chodzi.
Kościół zacznie funkcjonować inaczej. Aż dojdziemy wszyscy do jedności z wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lala wiatrem nauki przez oszustwo ludzi, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, to jest w głowę, w Chrystusa Jezusa. On jest głową, tak? Z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stały, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. To jest dokładnie to, do czego Bóg chce doprowadzić, że Kościół zacznie funkcjonować w zdrowy sposób, będzie miał jedną wiarę, jedno ciało, które ma jedną wiarę, ma poznanie Jezusa Chrystusa, usługuje sobie nawzajem. Co to powoduje? Powoduje zupełną zmianę we wszystkich okolicach, w których znajduje się wtedy Kościół. Zupełną. I taki Kościół nie podlega kilku rzeczom. Na przykład nie podlega zwiedzeniu. Nie będzie zwiedziony. Tak jest napisane. Lada wiatr nauki, dziwnej nauki, która przyjdzie do Kościoła, Kościół spojrzy na to, powie, to są śmieci, tego nie potrzebujemy. Będzie to doskonale widział. Pięcioraka służba wprowadza nas i chce nas wprowadzić. Wierzę, że Bóg przez pięcioraką służbę chce nas wprowadzić w miejsce jedności. Dlatego potrzebujemy modlić się o to, żeby Bóg nam pokazywał takich ludzi we wszystkich kościołach, które są, i zachęcam was wszystkich. Teraz już tylko wyzwanie do was wszystkich. Pojednajcie się ze sobą nawzajem, pojednajcie się w swoich rodzinach, i zacznijcie być rzecznikami wszelkiego pojednania. Dlaczego? Bo Słowo Boże uczy nas, że taka została nam poruczona służba. Służba pojednania. Nie rozogniania, pojednania. Bracie, siostro, który siedzisz z tyłu, to jest twoja służba. Do tego zostałeś powołany. Każdy z was został do tego powołany. Nie tylko ja. Każdy jest powołany do tego, aby nieść pojednanie. Gdzie? Wszędzie, gdzie tego pojednania nie ma. To mamy sporo pracy, jeśli chodzi o nasz naród. Tak? Przynieśmy służbę pojednania. Jako ludzie, którzy rozumieją jedność. Halleluja. Amen. Dobrze, jeszcze będziemy się modlić w takim razie o to, żeby chwała była uwolniona, abyśmy byli jedno. Bo Boże Słowo mówi, tak dałem im chwałę, aby byli jedno. Powstańcie. Halleluja. Halleluja. Chciałbym was poprowadzić w jednej modlitwie. Pozwolicie na to? Ojcze, dziękuję Ci za to, kim jestem. I dziękuję Ci za to, co włożyłeś we mnie. I dziękuję Ci, że jestem darem dla społeczności. I Ojcze, od dzisiaj chcę usługiwać społeczności. Pomóż mi w tym, abym to zobaczył, ja bym miał odwagę, by usługiwać. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś tu. Halleluja. Przyjdź, Duchu Święty, prosimy Ciebie, abyś przyszedł i teraz byś nawiedził nas swoją mocą i obecnością. Przyjdź, Duchu Święty, módlmy się razem. Przyjdź, Duchu Święty. Niech Twoja chwała stąpi na każdego z nas. Niech Twoja chwała, niech Duch Jedności zostanie uwolniony teraz w tym zgromadzeniu nad każdym z nas. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech Duch Jedności będzie dotykał naszych serc teraz.
Ojcze, modlę się o to, aby każda przeszkoda w naszych sercach została zniszczona w imieniu Jezusa, abyś pokazał nam to, co jest grzechem, abyśmy mogli wyznać, żebyśmy mogli się jednać i pojednać ze sobą nawzajem. Ojcze, modlę się o Twojego ducha jedności dla każdego serca, dla każdej osoby w tym miejscu, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. I dziękuję Ci, że Ty jesteś, Duchu Święty. Dotykaj naszych serc. Dotykaj naszych serc. A także pomóż nam zobaczyć tych, z którymi się powinniśmy pojednać. Pomóż nam i daj nam odwagę do tego, abyśmy poszli do tych, z którymi potrzebujemy się pojednać. Ojcze, modlimy się, daj nam odwagę do tego, abyśmy poszli i przeprosili. Daj nam odwagę, abyśmy się ukorzyli. Ojcze, daj nam odwagę, wołamy o to dzisiaj. I dziękujemy Ci, że dajesz odwagę. Ojcze, chcemy się ukorzyć. Chcemy się ukorzyć przed tymi, których zraniliśmy. Ale także chcemy się ukorzyć przed tymi, których nie zraniliśmy, ale nie są z nami razem. Wołamy o mądrość Twoją z góry. Przyjdź, Duchu Święty, i dotknij każdego z nas. Przyjdź i dotknij każdego z nas. Niech Twoja chwała nas wypełni. Alleluja. Niech Twoja chwała nas wypełni. Niech Twoja chwała nas wypełni. I dziękujemy Ci, że dałeś nam chwałę, abyśmy byli jedno. Dziękujemy Ci, że dałeś nam chwałę, abyśmy byli jedno. Wielbimy Ciebie, Jezu. Wielbimy Ciebie, Jezu. Halleluja. Wielbimy Ciebie, Jezu. Halleluja. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony. Halleluja. Wielbimy Ciebie, Jezu. Wielbimy Ciebie, Jezu. Halleluja. 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 Odwróć się do osoby obok Ciebie i módl się o osobę, która jest obok Ciebie. Zacznij się modlić. Zacznij błogosławić chwałą. Zacznij błogosławić siłą, nową siłą. Odświeżenie w dziedzinie pojednania i jedności. Zacznij się modlić o innych. Panie, modlę się, aby nastąpiła synergia Twoja, Twoje połączenie. Panie, aby nastąpiło Twoje działanie. Abyś udzielał teraz przez te włożenie rąk tych ludzi, abyś udzielał teraz chwały Twojej. Abyś udzielał chwały Twojej. Abyś udzielał chwały Twojej. Niech przepłynie Twoja moc, Panie. 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 Niech przepłynie moc Twoja teraz. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Królu. Wielbimy Ciebie. Halleluja, wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie, Jezu. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Czcimy Ciebie, Jezu. Jesteś naszą głową, a my jesteśmy Twoim ciałem. Halleluja, bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony, bądź uwielbiony. Halleluja. Wielbimy Twoje cudowne imię, Panie nasz. Halleluja. Halleluja, halleluja. Kiedy wrócisz z tych spotkań, idź do ludzi, z którymi nie masz żadnego połączenia, którzy Ciebie zranili, którzy postąpili wrednie względem Ciebie. Idź i pojednaj się z nimi. Idź i zrób to, co zrobili katolicy biskupi, kiedy powiedzieli do Niemców po II wojnie światowej: przebaczamy. Prosimy o przebaczenie, tak? Pamiętacie? To było niezwykłe wydarzenie, które uwolniło coś w Europie. Wiecie, bez tego przebaczenia, które uwolnili wtedy polscy biskupi, nie byłoby powodzenia dla Niemiec. Chociaż nasz kraj był związany komunizmem, to Niemcy zostali w niezwykły sposób w następnych latach pobłogosławieni przez uwolnienie. Przez uwolnienie i przebaczenie. Jeśli polscy biskupi mogli przebaczyć krzywdy, które były niewyobrażalne dla naszego narodu, czy my nie możemy przebaczyć tym, którzy są wokół nas? Po prostu przebacz. Idź i pojednaj się. Może z mamą, która leży na łożu śmierci i która jest skłócona z całą rodziną. Nie pozwól, by odeszła, nim się z nią pojednasz. Nie pozwól.
zachęcam was i inspiruję do tego, abyście zrobili użytek z tego słowa, by nie zostało tylko dobrym słowem, o którym powiesz, fajnie było. A niech ono wypełni swoją pracę. Amen. Serca i dłonie wznieśmy ku górze i wołajmy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Amen. Na króciutki momencik, nie siadajmy. Jurku, dziękujemy ci. Mamy tutaj zebrane z kilku lat słowa prorocze, jakie Pan Bóg do nas mówił. I dzielimy się z gośćmi. Tak, żeby mogli też dzielić się tą radością, bo myślimy, że te słowa to nie tylko po to, żeby nas dotykały i nam radość dawały i sprawiały, ale i tym wszystkim, którzy w tym naszym jubileuszu uczestniczą. Także serdeczne podziękowanie, ogromne, bardzo, bardzo. Dziękuję.